Hej, 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 cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothica 2 na moim kanale. W poprzednim odcinku dotarliśmy do jakiejś dziwnej dziury w ziemi, gdzie są golemy, które się zaczęły budzić w momencie, kiedy ja podniosłem albo kielich, albo kiedy otwarłem skrzynię. I teraz w każdym razie musimy się stąd wydostać. Nie pamiętam, którędy ja tutaj przyszedłem. Tędy chyba. Tak, chyba tak. Potem pójdziemy sobie doczyścić jeszcze do końca tę mapę i zająć się pewnym sporym problemem, jakim jest czarny troll. Być może sobie poradzimy, być może nie, no jak nie sprawdzę, to się nie dowiem, prawda? Zobaczymy. A, jeszcze mam do wyczyszczenia do końca te całe okolice tych piramid całych budowniczych, tak, no. No kurwa, tylko nie te skurwibąki. Nie gardzę tymi pieprzonymi aszrami. Dobra, nawet się tam nie zbliżam. Tylko 80 punktów ekspa z krwiopijców to się kompletnie nie opłaca. Czy na szczycie tej piramidy się znajduje? Złoto, złoto, złoto. O, kamienna tablica i skrzyneczka do otwarcia. Nawet jeszcze jest ze starą kamienną tablicą. I skrzyneczka do otwarcia. Zobaczmy, co w skrzyneczce nas czeka. Kufrze właściwie. Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 chyba. Prawo, dwa razy lewo, trzy razy prawo. Prawo, dwa razy lewo, trzy razy prawo, lewo, okej. O kurwa. That's certainly something. Okej. Tego się nie spodziewałem, muszę przyznać, aczkolwiek no nie będę marudził. Jak już dostaliśmy to, no to spoko. Przerwę między odcinkami, potem się w końcu wody napić. Muszę przyznać, że to był najlepszy pomysł, jaki miałem tego dzisiejszego dnia. Poza tym zrobiłem sobie jeszcze kolację i teraz mogę grać już bez żadnych problemów. Tutaj mam jakieś gobliny, ale gdzieś tutaj jeszcze na pewno w pobliżu znajduje się cieniostwór. Bo nie do końca wiem, gdzie dokładnie. Ale po kolei wszystkim się zajmiemy, nie? Panie cieniostwór, o tu właśnie, o tym mówiłem. Ja sobie tutaj zasejwuję grę. Cieniostwory już nie stanowią żadnego zagrożenia. Już trochę przypierniczył, ale to przez to, że nie zwracałem uwagi trochę na niego. Sobie tutaj potiona walnął. Trochę mi jednak tego HP zepsuł ten cieniostwór. I idziemy dalej. Zobaczmy, co my tutaj mamy za rogiem. Tutaj powinna być gdzieś droga, która prowadzi na tę ścieżkę, która idzie do tego czarnego trolla całego. Nie tylko do czarnego trolla, ale też do tych... Do ziomeczka, który będzie chciał z nami pójść na polowanie na zębacze. Ja osobiście wolę te zębacze pozbyć się samemu. No ale to tam zobaczymy, jak to będzie. No to też mamy misję jeszcze na słoneczne aloes dla tej, dla Sagity. Tak? Tak, słoneczne aloes dla Sagity. Kuszę Dragomira też można zrobić, no po kolei będziemy czyszczyli sobie ten quest log. I tak zaraz pójdziemy do Górniczej Doliny, więc i tak się zapełni w mgnieniu oka. Ale póki co sobie go wyczyścimy. Szczury leżą. Dobra, no nie pamiętam, gdzie tutaj powinny się porespić moby, bo na pewno się respią. Czekaj, ja w ogóle w drugą stronę idę? Tak. Tutaj na pewno się porespiły jakieś moby. Nie za bardzo pamiętam, w których miejscach one się konkretnie respiły i... Tak, biegam bez trochę... rozeznania w terenie. No ale to tam. Czy jadę jakieś? Wszystko chętnie popodnoszę. Wszystkich chętnie pozabijam. Mimo, że dopiero co level wbiliśmy, to kolejny już czeka za rogiem. Także trzeba nadrabiać. Co my tu mamy? Nic. Okej. Okay. Pójdziemy sobie tędy, tamtym mostem sobie przejdziemy, który się znajduje koło... za tym przejściem. Tutaj w skalę. To wtedy ominiemy tego myśliwego, będziemy w stanie zabić sami te zębacze. Znaczy nie jestem pewien, czy to w ogóle jest konieczne w jakikolwiek sposób. Bo nie wiem, czy on nie wchodzi z nami do grupy i potem nie idziemy zabijać tych zębaczy, ale no tam na wszelki wypadek, żeby nie stracić ekspa, wolę pójść tam samemu najpierw. Tutaj coś jest? Coś się porespiło? Nie za bardzo widzę, żeby coś tutaj się zrespiło. No ale cóż.
Tutaj jest most, o którym wcześniej wspominałem, i piękny wodospad zaraz zobaczymy. Oraz leże czarnego trolla. O, pała bojowa. To też wcześniej widziałem. Jakbym widział, to miał fajną broń. Trudno. Panowie zębacze, proszę, zapraszam do mnie. Możecie pojedynczo, możecie w większej grupie, wszystko mi jedno. Tak się was pozbędę w momencie. Okej, okay. Tak jak mówiłem, nie masz szczególnego problemu z nimi. Co tutaj mamy? Tutaj mamy ten, jak to się nazywa? Rzepa? Nie, rdest polny, o właśnie. Rdest polny zbieram, o, goblinia jagoda tam jeszcze była. Goblinia jagoda jest do robienia potionów na zręczność. Jakbym kiedyś chciał zrobić, to sobie warto wziąć. O, jeszcze to jest jakaś kamienna tablica. Kurde, jakie rarytasy tutaj wszędzie leżą. Cóż to za kamienna tablica? Powiedzcie mi, że na broń jednoręczną. W końcu jakaś. Nie, życia chyba jedynka znowu. Co za bullshit. Magii. Siły. Dwuręczna. Nie, to tylko tam. To była zdecydowanie ta. Dobrze. Tutaj mamy kolegę czarnego trolla. Zobaczmy, że sobie z nim poradzimy. Może to nie być łatwy przeciwnik. Znaczy nie, inaczej. To na pewno nie będzie łatwy przeciwnik. Aczkolwiek można się z nim zmierzyć. Na szczęście jest głupi jak każdy inny troll, więc... A jak mu wejdzie piorun, to nawet fajne obrażenia dostaje. Może bez pioruna i nie, ale ten piorun dosyć często wchodzi, więc... A jak sprawdzałem na nagraniu, to ten piorun nie jest aż tak głośny jak u mnie w słuchawkach. Przynajmniej tak mi się zdawało. Więc nie powinien on być wielkim problemem. O! Kolega czarny troll leży, skóra czarnego trolla. Pierścień jakiś, o! Topór kata. Szczaw królewski, wszystko super. Kiedyś gdzieś w podstawówce robiłem prezentację szkolną na temat właśnie broni białej. I mi brakowało kilku slajdów i stwierdziłem, że sobie porobię różne rodzaje toporów. Właśnie jednym z rodzajów toporów, jakie tam wymyśliłem, żeby dodać, był właśnie topór katowski. I tak jakoś szukałem w Google'ach jakiegoś może obrazka, który będzie przedstawiał taki topór. I jedyne, co trafiłem tak naprawdę, to właśnie sprite z Gothica 2. Wyjebałem go do prezentacji, nikt się nie zorientował. Dobra, tutaj tych zębaczy już nie ma, pozbyłem się ich. To nie będzie miał problemu z tym, żeby iść wyczyścić zębacze. Czarny troll nie żyje. Dobra robota. Nigdy nie sądziłem, że zabicie tych bestii jest w ogóle możliwe. Nic, czego nie załatwiłaby mała pomoc Beliara. Czekasz tu na kogoś? Poluję. To chyba oczywiste. Czego Kong... Tutaj całkiem dużo rzeczy uczysz, ale szkoda mi punktów nauki tak naprawdę na taką naukę. Pójdziemy sobie teraz tutaj za ten kamienny łuk. Załatwić sobie tam tych przeciwników, którzy się tutaj znajdują. I przy okazji podnieść też kuszę Dragomira. A potem będziemy tylko chodzili po całej wyspie i oddawali questy każdemu po kolei. To co my tutaj zrobiliśmy? Słoneczne aloes, skórę trolla. Zrobiliśmy też... no teraz idziemy po kuszę Dragomira, nie? To będą gobliny szkielety. To nie są łatwi przeciwnicy też. Aczkolwiek nie powinni stanowić jakiegoś szczególnie dużego wyzwania, sądzę. No, teraz mnóstwo miejsc do odwiedzenia po tej wyprawie do... No kurwa, szkielet. Nie lubię walczyć ze szkieletami. Nie, to trzeba zrobić inteligentnie. Tutaj 0045, tak. Znaczy 0,45. Szkieletami trzeba walczyć inteligentnie, bo w ten sposób to nie da rady i najlepiej chyba jednak na sterowaniu z Gothica 2. O, szybsza reakcja będzie na atak. Nie, chyba za bardzo się cofnąłem, ale dobra. To jest kawałek do przebiegnięcia, więc można też tutaj zacząć. To jeszcze raz tych kretoszczurów się pozbędziemy. Kretoszczur akurat lepiej działa. Sterowanie z Gothica 1. Ale jak się nie ma, co się lubi, to wiadomo. Potiony, bo tutaj trzeba być mocno przygotowanym na tę walkę.
Ja bym sobie jeszcze zbroję najchętniej zmienił na zbroję strażników kruka, żeby mieć ochronę przed ostrzami większą. Dobra, ten zszedł. Kopierunem, pierdolnem, ten tak samo, dobra. Wspaniale. Dobra, pierdolę sobie te mięsa kopacza. To się szybko w miarę to HP regeneruje, bo tutaj 15 punktów aż. Nie masz tak spowolnionego tego regenerowania. Dobra, to ja mam zardzewiały topór, jakieś zardzewiałe miecze dwuręczne, to mnie kompletnie nie interesuje. Krótkie miecze też średnio interesujące. Dobra, noszę już to tam. Już to tam najechałem myszką, to już to podniosę, żeby nie marnować tego ruchu dłonią. Zardzewiały krótki miecz. Kurwa, więcej szkieletów. No, przydałoby się większa szansa na to uderzenie piorunem. One nakrobi spory. Rozpierdol. Nie będzie przypadkiem jakiegoś szkieleta paladyna czy coś takiego? Coś mi się kojarzy, że był jakiś grobowiec właśnie ze szkieletem paladyna. Tam wojownikiem cienia, czy jak tam zwał, jak zwał. O kurwa mać. Nie ma lekko, co? 0,48. Myślę. Dobra, zrobimy tak. Opcje, ustawienia gry, sterowanie z gotika, jedynki, tak. Teraz tak, bo ten gościu będzie naprawdę upierdliwy do zabicia, więc zrobimy sobie tak, bryły lodu i tak będzie trzeba zainwestować w nie, u kupców. Tego sobie zmrozimy. O kurwa, jest ich tam dwóch, prawda? Tak. O. To jeżeli jest ich tam dwóch, to też jest wykonalne, tylko bo widziałem, bo z tego co widzę, to oni atakują pojedynczo. Działają jak zombie. Więc można zrobić w ten sposób, że sobie wezmę te bryły lodu. Ją pod czwórką włączę. Jeden biegnie? Jeden biegnie chyba. Masz? Pysk? Poproszę jakiś atak piorunem. Okej, okay, oni są odporni na takie piorunami. Okej, okay, może jednak nie. Chyba są odporni na takie piorunami w momencie, kiedy atakuje ich w trakcie, kiedy oni są zamrożeni. To miałoby w sumie trochę sensu. Dobra, zobaczmy, czy z tym mi się uda sobie poradzić. Jak mi tak fajnie wyjdą ataki piorunami jak na tamtego, nie powinno być większego problemu. Dobra, sejwik. Aż kurwa, już było tak blisko. Tutaj. No dobra, no ale w miarę to idzie jakoś walka z nimi. Oni tutaj widzę bronią ciekawych rzeczy. Bronili. Znaczy nie, ten jeszcze broni nadal. Dobra, sobie tutaj zasejwuję, mimo że nie jest bardzo blisko. Jednak ma też bardzo mało HP i właśnie został przeze mnie zamordowany. Cóż to za miecz tutaj jest tak właściwie? Smocza zguba. O kurwa, panie. Nie sądzę, żebym powinien móc to mieć w tym momencie rozgrywki. I z pewnością tego nie sprzedam. Bo to jest chyba jedna z lepszych broni dwuręcznych w tej grze. Bez jeszcze jakiś topór, który jest lepszy, tylko
Pamiętam, jak się kiedyś za dzieciaka bawiłem składami w tej grze, no to wydaje mi się, że lepszych broni za bardzo nie było. To była trudna walka. Jak tam czasowo? Wyglądamy po tej walce 15 minut. Dobra, na ludzie. Mamy dużo czasu. Ciekawe to było doświadczenie. Szkoda, że tylko straciłem tą jedną bruę lodu, ale myślałem, że będzie trudniej się z nimi walczyło. Tą bronią jednoręczną. Znaczy nie, nie bronią jednoręczną, tylko po prostu bez zaklęcia. No i wracamy do ścierwojadów i innych gówien po takiej trudnej walce. Słyszę gobliny. Już nie słyszę goblinów. Gobliny zostały pozbyte się. Ale mam jeszcze jakieś krwiopijce. Chętnie się wami wszystkim zajmuję. A ja cały czas mam zbroję tego bandyty, trzeba pamiętać. W momencie, kiedy będziemy szli już załatwić sprawę w mieście i w innych miejscach, trzeba pamiętać, że mamy nadal na sobie zbroję bandyty. Żeby przypadkiem w tym nie wparadować do miasta i nie dostać w pierdolu. Korzenie lecznicze, no ja sobie to wszystko bym chętnie pozbieram, ale głównie tutaj przy tym pokuszę Dragomira właśnie po to. Bym się to jeszcze chętnie rozejrzał, czy to jakieś większej ilości mobów ciekawych nie ma. Czy jakieś ciekawe miejscowe, w których możemy znaleźć fajne rzeczy, tak jak na przykład smocza zguba. O, albo kamienna tablica. Cóż to za kamienna tablica? I sowa mi drze japę z tyłu. No oczywiście, że życia, kurwa. No nie może być inna kamienna tablica. To musi być tablica życia. To kurwy nędzy. A broń jednoręczna? No to mam trójkę, no dobra, chociaż coś. Muszę przyznać, że chociaż coś. Nic tutaj za bardzo już nie widzę. O, tu jest rdest polny jeszcze, to tyle dobrze. To akurat jest jeden z chwastów, które warto zbierać. Moment. Pokażcie mi mapę. Jestem tutaj. Jak pójdę tędy w lewo, to dotrę do tego lasu na północy. Tam jest parę wargów do zabicia. I droga też bezpośrednio na farmę Akila. Można tamtędy się spróbować przebić gdzieś. Chyba tędy się tam idzie, nie? Coś tu jeszcze jest? Ciekawego? Noc idzie, to jest najgorsze. Nie lubię biegać po nocy, ale to już wiecie. Z wielu odcinków, które oglądaliście na pewno. Wszystkie. O, tu jest jakaś tablica. Mucho interesanta. Cóż to za tablica? Wpłonie jednoręczną dwójka. No nareszcie, coś ciekawego. Plus 4 do broni jednoręcznej, no zajebiście, mam 64% mi z walki i broń jednoręczną. Jak sam tę trójkę, to będę miał 70%. Genialnie. Tu jakieś zejście powinno gdzieś być, nie? Tak, tu są schodki. Właśnie, o to mi chodziło. O takie przejście. Przepraszam, musiałem sobie kaszlnąć. Myślę, że dzisiaj więcej odcinków nie będę nagrywał, bo jakoś tak średnio mi to idzie. Mam odcinki, chociaż nie musiałem jeszcze jeden nagrać co najmniej. Dobra, zobaczę. Może sobie teraz przerwę trochę zrobię i potem wrócę. Już tak mam wrażenie, że mi dzisiaj nie za bardzo idzie. Ale to może tylko moje wrażenie. Muszę się bardziej skupić, jakoś taki mniej wyspany jestem już wczoraj, byłem o tej godzinie. Mimo, że wstałem dokładnie tak jak wczoraj i podobny rytm dobowy miałem wczoraj. Nie wiem, po prostu tak wyszło. Surowe mięso, skrzynka. Nie lubię tych skrzynek, bo mam jeden wytrych i właśnie dlatego. Jedno potknięcie i trzeba całą skrzynkę od nowa otwierać. Trzy razy w prawo, po tym jak raz w lewo. Co to w ogóle była za dziwna konstrukcja? Raz w lewo, trzy razy w prawo, po prostu. Raz w lewo, trzy razy w prawo, lewo, dobrze. Gin. Nic wartościowego. Sejwik. Biegniemy dalej w głąb kopalni. Ciekawe, czy coś ciekawego. Interesujące, czy coś ciekawego tutaj znajdziemy? Czy też będziemy się włóczyć po tej jaskini bez celu? O, kurwa. Was to się akurat tutaj nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Niestety, broń wręczna ma chyba jeszcze większy zasięg niż mój szpon. Więc akurat te szkielety to są bardzo dobre kontry na mnie.
Nie zadałem jakichś super ogromnych obrażeń, aczkolwiek lekkich też nie. Mam nadzieję, że na więcej tych mrocznych wojowników nie trafi tutaj. Tak się szlałem po tych endgame'owych lokacjach, no ale w sumie już mam endgame'owy gear, no. Tak, wody? Dobrze. Mam nadzieję, że to, że ty tu leżysz, nie znaczy, że nie macie w Jarkandarze i że jesteś martwy na zawsze. W sumie nie jesteś mi jakiś szczególnie potrzebny, ale... Hy? Naprawdę nie chcę wiedzieć, co tu się wydarzyło, nie? Się jakby... Co? Jakieś pierdolety. Zobaczmy, co tutaj dalej nas czeka. Jaskinie wszystkie zawierają bardzo dużo ciekawego lutu. Nic już nie ma. Poza mieczem dwuręcznym, zwykłym. Zwykłym? No nie, takim zwykłym. 105, 105. Może to nie jest i to smocza zguba, ale na pewno coś ciekawego. I ten co? Chuj tu chodzi? Dlaczego? Możesz mi to ktoś wytłumaczyć, proszę? Bo to po prostu... Nie rozumiem. Jestem zbyt zszokowany, żeby to jakoś sensownie skomentować. Nie wiem, co się stało Kronosowi, ale... Mam nadzieję, że kolega ma jakiś duplikat, bo jak chciałbym go jeszcze spotkać w Jarkandarze kiedyś, jak tam pójdę. Wargi, jakoś sobie poradziłem z wargami, chociaż no to nie są też mili do walki przeciwnicy. No ale to jak każdy wilk to tak samo działa. Każdym wilkiem nie walczy się przyjemnie. Atakują w grupie. Skaczą na ciebie jak posrane. Zero wyczucia. Dobra, ja sobie tutaj pozwiedzam, chociaż chciałbym szczerze, żeby była noc, bo wy tu gówno widzicie tak naprawdę. Dobra, wiecie co? My tak. Zrobimy, gdzie tu jest światło. Duża burza ognista. Ja nie mam światła już? Nie, tu jest. Ja mam ostatnie, okej. Okay. Może tak będzie się dało bardziej biegać. No naprawdę ciemności są tutaj straszne. Coś tutaj jest w ogóle? Czy ja tak będę tutaj biegam bez sensu? Jest taka mgła, jak się pojawia przy nieumarłych przeciwnikach. Ale tu chyba nie w tym przypadku. No, to są wargi. Tutaj jest ich od kurwy. Mi się udało dwie grupy oddzielić od siebie, w sensie, żeby nie zaatakować dwie grupy naraz, tylko pojedynczo. To może i bym miał jakieś szanse, ale więc taką dwie grupy, to może być problematycznie. Daruję sobie chyba to na razie. I nadal mi brakuje trochę jeszcze levela, HP i pancerza. Żeby się takimi grupami zajmować. Dobra, wiecie co, ja po prostu przeszarżuję tutaj do farmy Akila po drodze, zabijając wszystko co mogę, żeby już ta noc minęła, bo po prostu kurwicę dostaję, jak
widzę to, co tu się dzieje. No właściwie to nie widzę. Gówno tu widzę naprawdę. Mogę sobie jakoś gammę zwiększyć. Obrazu. Gamma, jasność. Nie, to wygląda jak gówno. Kontrast niepotrzebnie zwiększałem chyba. No podbiłem gammę, ja widzę. Więc z tego co widzę tak średnio. No trudno. Ja widzę jakieś krytoszczury jeszcze. Kim przeciwnikiem też chętnie pozajmuję. Oddawaj mi echo, oddawaj mi echo. Tutaj co jest? Jakaś spalona ziemia. I dziura w ziemi. W tej dziurze w ziemi co? Aha, tutaj jest ten. Cieniostwór chyba, z tego co pamiętam. Cieniostwór raczej wielkiego zagrożenia nie stanowi, więc... O kurwa, tutaj to ta gamma to jednak nie za bardzo działa, widzę. A pierdolę. Pierdolę to wszystko. A tu jest jakaś ta, gdzie ten... Dobra, wiecie co? Ja coś spierdoliłem w tych ustawieniach. Chwila. Obrazu, kontrast, nie, to by było tak, tak, tak. I gówno widać, okrutnie. Dobra, a ja to światło zużyłem w końcu, czy to jest było na zapisie przed zużyciem światła? Nie, zużyłem, dobra, nie, to nie ma sensu. Jak wrócimy do miasta, sobie kupię, kupię się w mikstury, w zwoje i inne tego typu przydatne rzeczy, żeby mieć to światło już pod ręką zawsze, a nie tak, żeby właśnie na pałę biegać w ciemnościach. No i też przekimam się i będę się starał po prostu trzymać się dnia, bo w nocy to naprawdę i mi nie jest przyjemnie w to grać, a wam oglądać to pewnie jeszcze bardziej, bo jakby, o kurwa, się wystraszyłem tych gałęzi. No bo na tym widzę na podglądzie, że gówno widzicie. Kompletnie nic. No ale cóż. Się teraz cofnę do farmy Okil. Oj, 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 dobrze, dobrze sobie przypomniałem. Teraz mogę iść. Jakbym się w tamtej zbroi pokazał na farmie Akila, to by mnie szybciej zaatakowali, niż żebym zdążył mrugnąć. Szybciej, niż zdążyłbym mrugnąć. No kurwa, się już gubię tutaj w tym lesie. Gówno widzę, to się wokół mnie dzieje. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Gdzie ja jestem? Moja orientacja w terenie idzie się jebać po nocy. Jakby była w ogóle jakkolwiek dobra, to jeszcze spoko, ale po nocy tutaj w ogóle nie ma, więc tędy jest do farmy Akila, że lecimy sobie. A no muzyczka sobie przegrywa w tle. A ja popierdalam przez drogi, pola, łąki, lasy. Tutaj powinna być ta farma, nie? Jak tam jest ten most, to tu jest farma, tak jest, dobrze. Powrót do cywilizacji, nie? Wróciliśmy z ruin, bandytów i piratów do cywilizowanego świata. Razem z szponem Beliara. O, tutaj mamy Telbora, ej, czyli ty. Kolegę, którego uratowaliśmy. Z powrotem. Mój wybawca, nie mnie kule biją. Tak, wracam zmagać się z codziennym trudem. I z tymi dwoma kopniętymi braćmi. Nawet bandyci nie byli tak denerwujący. Jezus, masz głos... To jest źle dobrany dubbing. Miałeś podkładać głos pod smoka albo pod jakiegoś trolla mówiącego. Bo na farmera to się kompletnie nie nadajesz. Akil tu jest gdzieś? Chciałem z nim pogadać a propos tego, że odzyskaliśmy mu jego pracowników. Dobra, ja się przekimam. Jak się przekimam, to po prostu robię zagadę do Akila. Przekinimy się do rana. Dobra. Tu jest Akil. Jeśli chodzi o dzięki tobie wrócili. Proszę, weź. Okej. Okay. No to już gadałem z tobą, chyba. Muszę. Wszystko już jedno zresztą. Dobra. To mamy zakończone.
Stało nam... Dobra, mamy też czas już dosyć dobry. Myślę, że sobie dobiegniemy do miasta i tam sobie zakończymy. W następnym odcinku albo pójdziemy sobie pobiegać i poczyścić trochę teren, albo pójdziemy sobie w kierunku kolonii już. Czyli myślę, że najpierw trochę pod EXP jeszcze. Żeby móc w kolonii już wszystko wyczyścić, na spokojnie sobie się tam pobawić. Bez większych problemów. Chociaż możemy sobie jeszcze zagadać dzisiaj do tego. Do Zurisa i tam ogarnąć sobie ten. Dobra, ja sobie teraz założę ten pancerz najemnika. Żeby nie było, że w tym pancerzu magów, znaczy kręgu wody wbiegam do miasta jak jakiś bezbożnik. I no. Tutaj coś jeszcze jest? Nie, a tędy biegłem przecież do tego, no to nie może tutaj coś nic być. Tam z prawej strony w tej jaskini jest ork na pewno, którego moglibyśmy się pozbyć, ale to tam też w późniejszym terminie. Zobaczmy, co tutaj w tym mieście się zmieniło. No oczywiście nic, mimo że mi miesiąc nie było. Nawet kilka miesięcy, dodając do tego ten czas, którym podróżowałem przez portal niby, który był zepsuty. Zuris, słuchaj. Naprawdę sama. Ationy. Dawaj wszystko. To jest za naszyjnik? 30 punktów trafień. Eliksir siły, dawaj. Tu mam bryła lodu. Dawaj wszystkie. Światło. Masz 20 ognistych strzała, nie masz światła? Masz 6 światła, dobra. Nic nie mówiłem, sorry. Dobrze, cię opierdoliłem. Boska moc gwiazd. Jeszcze sobie sprawdzę tylko. Mam te jakieś mieszki, nie? Tak. Dużo tych mieszków mam. Zielono pierścień jakiś tam było chyba. To są wszystko skórzane mieszki. O, żeż jasny chuj, będę musiał to wszystko potwierać, ale teraz tego nie będę robił. No, wróciliśmy do Korinis. Z wyprawy do Yerkendaru do Korinis. I będziemy kontynuowali fabułę w następnych odcinkach. A na dzisiaj to tyle. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, rozważcie zostawienie łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. No i cześć!